Otwieramy kolejną 27. edycję Tarnowskiej Nagrody Filmowej Festiwalu, który jest klubem miasta i jeżeli mówimy tutaj o sztandarowych imprezach, to on jest jedną z nich niewątpliwie. A z drugiej strony no, piękny jubileusz, stulecia kina Marzenie. Pierwsze próbne projekcje odbyły się 5 kwietnia 1913 roku w Tarnowie. Istniało takich kin kilka w Polsce, które dobiegały jubileuszu i na przykład musiały zostać zamknięte, więc tym bardziej cenny jest taki jubileusz, że możemy go obchodzić i miejmy nadzieję, że to jest początek kolejnych 100 lat. Pan marszałek Ciepiela, wicemarszałek województwa małopolskiego, wręczył nam taki okolicznościowy medal województwa właśnie małopolskiego z okazji stulecia kina w podziękowaniu za szerzenie miłości do kina i filmów. To bardzo ładna dedykacja. Umieściliśmy w konkursie 19 filmów, które wybraliśmy aż z 33 tytułów, także rzeczywiście bardzo, bardzo trudno, bardzo ciasno, no powiedziałbym tak, że no w kinie mi się to wszystko nie mieści. Reżyserzy tych filmów ubiegają się o nagrody, którymi są nagroda Grand Prix, przyznawana przez jury. W tym roku ono będzie obradować i działać pod przewodnictwem pana Janusza Majewskiego, wybitnego reżysera. I to jury przyznaje statuetkę Maszkarona. To jest główna nagroda Tarnowskiej Nagrody Filmowej. 27. edycję Tarnowskiej Nagrody Filmowej uważam za otwartą. Wiecie sami co i jak, spychacie godzinami.